Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe dotyczące rewitalizacji 13 kamienic w rejonie ulicy Matejki. Zakres prac obejmować będzie remont dachów, remont elewacji, remont fundamentów. Ponadto będziemy dokonywać również remontu klatek schodowych, polegający m.in. na wymianie biegów schodowych, jak i również instalacji elektrycznych. W mieszkaniach, które nie posiadają na dzień dzisiejszy ogrzewania ekologicznego, będziemy takowe montować. Jednocześnie będziemy zabudowywać łazienki w mieszkaniach, które również ich nie posiadają. Szacowany całkowity koszt realizacji to ponad 33 miliony, z czego 30 milionów to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. W ubiegłym roku, 2022, w Siemianowicach Śląskich nadano nazwy trzem nowym ulicom. Ulicy Wisławy Szymborskiej, stanowiącej łącznik pomiędzy ulicą Stara Katowicka a Konopnickiej, ulicy Innowacyjnej, stanowiącej dojazd do nowo budowanej strefy 333, ulicy Ateńskiej, zlokalizowanej w Michałkowicach w rejonie ulicy Domina, gdzie realizowana jest inwestycja mieszkaniowa. W 2023 roku Rada Miasta Siemianowice Śląskie nadała nazwę ulicy Lidiowa, zlokalizowanej na Przełajce w rejonie ulicy Słonecznej, gdzie prywatny inwestor zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Siemianowice Śląskie na projektowe czwartki, spotkania z urzędnikami Wydziału Rozwoju Miasta, podczas których przy kawie będziemy rozmawiać o projektach i propozycjach działań rewitalizacyjnych, które wpiszemy do gminnego programu rewitalizacji. Najbliższe spotkanie odbędzie się w willi Fitznera 30 marca, a kolejne dwa tygodnie później 13 kwietnia. Serdecznie zapraszamy.